Zakociewiu kultywowana jest bardzo Wigilia. To najpiękniejsze spotkanie w roku rodziny. Spotkanie, w którym przywołujemy w swoim sercu obecności rodzącego się Jezusa. Gromadzimy się wokół stołu wigilijnego, bierzemy do ręki opłatek, bardzo symboliczny, ale bardzo przemawiający, bardzo kruchy, bardzo biały. We wszystkich wartościach, którymi żyjemy, możemy właśnie w tym opłatku się odnaleźć. On tak czasem porusza nasze serce, by nasza miłość i nasze życie wśród najbliższych stawało się prawdziwie dobre, dające siebie, dające miłość, pokój i nadzieję. Mamy zwyczaje. Tu na Kociewiu, na którym się znajdujemy, zawsze był wieniec adwentowy, który znajduje się w kościele, ale znajdują się te wieńce również w naszych domach. Obok świeca roratnia. Oczekujemy w adwencie razem z Maryją na narodzenie Jezusa. Bardzo piękne i bogate w treści są msze święte roratnie. Przygotowujemy tę drogę adwentową przez dobro, które czynimy, a więc dobre uczynki. Takim wyrazem dobrych uczynków są na choince serduszka, na których dzieci wypisują swoje dobre uczynki, a sama choinka staje się takim pięknym darem przygotowania i przemiany serca. U nas na Kociewiu na święta i na Wigilię królują ryby. No jest to na pewno karp, bo to już jest taka tradycyjna potrawa. No i śledzie różnego gatunku. Śledzia to można robić na różne sposoby. Nawet ze 100 sposobów można zrobić na Wigilię. Więc myślę, że ta tradycja wzięła kiedyś z tego, że właściwie tylko były śledzie. I w takich uboższych domach to niestety robili śledzie. To w tych bogatszych domach już były jakieś inne ryby. I ta tradycja tak z pokolenia na pokolenie się przenosi. No nie wiem, ja w każdym razie sobie nie wyobrażam w domu Wigilii bez ryby. Na Kociewiu różne są dania, są brzat, jest sałatka, są ryby, są śledzie, są pierogi, są krokiety. Brzat się robi ze suszonych owoców, z jabłek, z gruszek, z wiśni, z czereśni, z śliwek. To jest taka zupa brzadowa. Na Kociewiu również robimy kapustę z grzybami, która jest kapusta ugotowana z grzybami. Grzyby namoczymy w wodzie przez 3-4 godziny, odciśniemy i dodajemy do kapusty. Nie dodaje tam się żadnego mięsa, niczego, tylko same grzyby i kapustę. Na Kociewiu musi być również barszcz, który się robi z buraków. Gotuje się buraki, dodaje się przyprawy, no i do smaku, i później się dodaje uszka, które się robią z mąki, wody, grzybów i kapusty. I się zwija i gotuje i wkłada do barszczu. Na Kociewiu, na święta i na Wigilię na pewno musi być na stole makowiec, na pewno musi być piernik i jeszcze najczęściej są robione wcześniej pierniczki. Lubię święta, bo jest kolorowo. Mamą i z tatą i z całą rodziną oddajemy choinkę. Na choince wieszamy wszystkimi bombki i lampki. Pod choinką potem są prezenty. Lubię święta Bożego Narodzenia, bo przychodzi Święty Mikołaj i przynosi nam prezenty. Prezenty dostają grzeczne dzieci i grzeczni dorośli.
święta Bożego Narodzenia stroimy cały dom. Na święta pieczemy ciastka i ozdabiamy je. Lubię, jak na święta jest śnieg. Święta Bożego Narodzenia na Kociewiu to jest taki czas, że zaczynają się od Wigilii. Rano ojciec idzie, przynosi chujanka, dzieci ta chujanka wsiąknie stroją ze złojcami z matką, a później jest czas na to, żeby usiąść do stołu. Ale zanim się usiądzie do stołu, trzeba pamiętać, że trzeba przygotować biały chleb, to jest opłatek, no i trzeba przygotować sianko. A jeszcze jedno, trzeba pamiętać, żeby przygotować miejsce dla zbłąkanego wędrowca. Jak już zastawa była na stole, to wtedy kociewiaki siadali, zanim usiedli do wieczerzy, zanim postawili potrawy, to trzeba było odmówić modlitwa. Odpalali im się świeczki na żywieniec adwentowy, który stał w wesołki adwant. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. A teraz słuchajcie, zanim się podzielim tym białym chlebem, zaśpiewajmy sekulanda. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Niech każdy weźmie ten biały chleb, Małgosiu, Lenko, Joasiu, Fabianie, ostał się i dla mnie. Przełamma se go, bo w tym roku tak będziemy dzisiaj składać życzenia. Oby nam się darzyło, mnożyło, abym zdrowe byli, aby we wku morze było co do jeścia. Tak po kociesku sobie złożę życzenia, nie? Święta Bożego Narodzenia na Kociewiu są środy rodzinne. Na Wigilii spotykają się cała familia, ojciec, mama, ich gzuby i te, co już się pożanili, a jeszcze mają mniej dzieci niż jedno, to też przyłażą, więc do tego stołu siada ich wiele. Pierwszy dzień świąt to jest taki, wszyscy idą do swojej chałupy i tam świętują, a drugi dzień świąt to jest taki, że możemy leźć do znajomków, możemy iść do jakiegoś najżyka, możemy iść do siostry, do brata, do teściów możemy pojechać, żeby się wszystkie w ta święta odwiedzili. Boże Narodzenie to taki szczególny czas dla kociewiaków i dla całego Kociewia, bo młode dziewuchy, jak są w chałupsie, to mogą sobie powróżyć, co ich czeka we nowym roku. Jak się kończyła wieczerza, to ojciec rodziny brał 4 talerzyki, kładł na jednej talerzyce czarna ziemnia, na jedny różaniec, na jedną jaką moneta, na jednym mira, zakrywał, mieszał tymi talerzykami, dziewuchy przyłazili i maceli, co też tam pod tym talerzykiem może być. Odkrywało się tylko letko ten talerzyk i wtedy dziewucha patrzyła, albo miała sodze fejny gamba, albo miała sodze nieuśmiechnięta gamba i się martwiła, bo jak wylosowała ziemnia, no to jeszcze nie było tak licho, bo ojciec jej mówił, że wtedy ona obejdzie po nim gospodarka. Jak wylosowała dziewucha psieniąc, no to przyjdzie dobytek i będzie dobro i w ogóle przyjdzie jej kawaler. Jak wylosowała mirra, to chwaciutko będzie się musiała ożenić. Niekoniecznie musiała, ale będzie się chciała ożenić. Ale jak wylosowała różaniec, to Masia rozumie, trzeba było ją poświęcić i dać ją do klasztoru. Z tradycji, które pamiętam ze swojego dzieciństwa, to jedną z nich jest taka, którą przekazała mi moja babcia. Mianowicie nie możemy prać od Wigilii do Nowego Roku. Głównie pościeli, ręczników. Chodziło o to, aby nic nie wisiało przez ten tydzień, żadne pranie.
Osobiście uważam, że takie kontynuowanie przestrzegania tych tradycji jest bardzo ważne. W moim domu staramy się przekazywać te tradycje swoim dzieciom, ponieważ ja bardzo miło to wspominam z mojego dzieciństwa i chciałabym, aby moim dzieciom też te święta kojarzyły się z jakimiś tradycjami. W mojej pamięci szczególnie zapadła mi tradycja wyjść na pasterkę i nocne powroty ze znajomymi, z którymi rzucaliśmy się śniegiem. Śnieg skrzypiał nam pod butami i to wszystko wspominam z ogromną radością i sentymentem. Pamiętam z mojego dzieciństwa, jak po kolacji wigilijnej wszyscy już oczywiście najedzeni. Mój tatuś przyrządził jedzenie dla zwierząt. Bo kiedyś hodowaliśmy zwierzęta, przyrządził im to jedzenie i zabrał opłatek dla zwierząt. Daniósł im taką kolację właściwie wigilijną i też podawał im opłatek. Jak tatuś przychodził, no to pytaliśmy się, no i co tatusiu, czy zwierzątka coś mówiły, przemówiły do nas? No oczywiście tatuś zawsze mówił, że tak. A po wieczerze wigilijnej zawsze każdego roku w naszym domu odbywa się koncert kolęd. Wspólnie przy kawce, przy cieście, przy jabłeczniku, przy makowcu śpiewamy wspólnie kolędy. Słuchajcie, moje kochane, pojedli mździebko, to teraz mogę wam gadać, że jak chodzą gwizdy od trzeciej niedzieli Adwentu do Bożego Narodzenia, to śpiewają najróżniejsze kolandy i piosanki, bo składają ludziskom życzenia. Masia rozumie, śpiewają po kociecku. I muszę wam gadać, że ja znam jano ze 5, może 6 kolandów kocieckich. Wiancy chyba nie ma po kociecku. Wtedy może ta ułożyć swoja. Ale teraz to posłuchajcie, jak śpiewają kolandniki. Zagraj ta psianknie, aż ziemia stanknie, Pan nasia narodził. Daj ta kiełbasy, trochę łokrasy, też no mnie zaszkodzi. Niech się pomnoży w waszyku morze i cały roczek poszczęść w Boże. Niech wum wszystko rośnie, wesoło, radośnie, cały roczek niechaj rośnie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.